Cześć Wam, z tej strony Macintosh, a to nowa seria, którą zapewne większość z Was w ogóle się nawet nie spodziewała. Jest to gra Super Frog HD. I nie wiem czy wiecie, ale jak zawsze to ja robię i mam to w zwyczaju, gry takie, ogólnie wszystkie gry jakie pojawią się na moim kanale, krótkie, zawsze robię do nich wprowadzenie na temat tego, co tak naprawdę, jak się tą grę powinno jeść. Otóż Super Frog HD jest remake'iem gry z 1993 roku o tym samym tytule, tylko bez tego dodatku HD. I jest to gra, którą stworzył Team 17. Tak, ci od Wormsów, jeżeli ktoś chciałby się spytać, skąd kojarzy Team 17. I cóż, Super Frog w 1993 roku zadebiutował na konsoli Amiga. Tak, taka bardzo stara konsola, której większość z Was pewnie nie kojarzy inaczej jak tylko z opowiadań. I cóż, no najpierw ta gra, tak jak mówię, zadebiutowała właśnie na Amidze, później, rok później, czyli w 1994, gra zadebiutowała na PC, czyli na MS-DOSie tak dokładniej, przy oczywiście wykorzystaniu najnowszej technologii, czytajcie, dyskietek, 4,5 cala bodajże wtedy. I cóż, jak specyfikacja ogólnie gry, no gra ma dość ciekawą fabułę, której prawie nie ma. Otóż fabuła to, wiecie, w pierwszej części, znaczy teraz jest już zupełnie inna fabuła, którą zapewne widzieliście, bo ja ją dodam, bo ta fabuła wyświetla się za każdym razem, kiedy rozpoczynacie grę. I cóż, fabuła jest taka, że byliśmy kiedyś pięknym księciem, mieliśmy piękną księżniczkę, oj jak wszystko fajnie i słodko. Tylko pojawiła się zła wiedźma, która nie lubi dobra i chyba coś w tym stylu, z tego co ja zrozumiałem. No i cóż, i przez to, jaka ona jest, zostaliśmy, księżniczka została porwana, my zostaliśmy zamienieni w żabę. Później znaleźliśmy magicznego potiona, dzięki któremu staliśmy się super żabą i teraz nasza przygoda się zaczyna. Cóż za bardzo tendencyjna fabuła. Powiem wam szczerze, że fabuła w tej grze chyba nie będzie najważniejsza, ponieważ w 1993, czyli kiedy ta gra się pojawiła, to tak naprawdę fabuła, osią fabuły było to, że jesteśmy super żabą, mamy pokonać wiedźmę i uciec z cyrku. To wszystko. Tak wyglądała fabuła tej gry kiedyś, czyli w 1993 roku. Teraz, no jak wiecie, trochę się zmieniło, ale ogólnie co o tej grze jeszcze mogę powiedzieć? Jak widzicie, biegamy, etc., jesteśmy super szybcy i w ogóle... Czy wam coś to nie przypomina? Sonic the Hedgehog, nie powiecie? Tak, ponieważ ta gra to typowy 2D platformer i cóż, jest ona grą z stylu, czy też z cyklu, nie wiem jak to ująć. Chyba bardziej grą w stylu Sonica, czyli wiecie, mówi się platformówki, mówi się gry bazujące na Mario, etc. Ale są też gry nazywane Sonic-like, czy też Roach-like w przypadku innych wersji gry. Anyway, wiecie o co mi chodzi? Jest to właśnie gra Sonic-like i tak jak się domyślacie, poziomy polegają na tym, żeby przejść z punktu A do punktu B, nie ginąc przy tym, zbieramy power-upy i inne. Punkty, jeszcze więcej punktów i mamy określony czas, żeby przejść poziom. Także, jak widzicie, na początku chyba to było 10 minut na ten poziom, także spokojna wasza rozczochrana.
I nie uda mi się, trudno. I cóż, i prawdopodobnie te odcinki będą się pojawiać dość regularnie. Dzisiaj mam dobry humor do nagrywania i nagram wam z 4-5 odcinków, o ile nie będę lamić i nie zostanę powiedzmy postrzałowy, że tak powiem. Będę tutaj przeklinał, no bo słuchajcie, osoby, które, do których kieruję tego let's playa, to właśnie retro gracze, ponieważ cóż, ta gra jest retro i ja pierwszy raz z tą grą spotkałem się grając z nią na Amidze i nie powiem, że wiecie, że grałem w tą grę jak byłem mały czy coś w tym stylu, bo to nie będzie prawda, bo cóż, byłem za młody, żeby grać w tą grę, więc... O, na ptaki się nie da skoczyć, bardzo ciekawe, dobra. No cóż, byłem za młody na tą grę i nie mogłem, raczej na pewno nie mogłem w nią zagrać, bo wiecie, jak ta gra wyszła, czyli w 93 roku, ja miałem 2 lata, więc to jest niemożliwe, żebym ja w nią grał wtedy, ale grałem ją później na Amidze. O dziwo, po raz pierwszy w tą grę grałem na Amidze, a nie jakby się mogło zdawać na MS-DOSie. I cóż, i właśnie zginąłem. I to jest właśnie to, tutaj one hit, jesteśmy martwi. I ta gra, właśnie dlatego ją lubiłem, bo ona nie odstrasza poziomem trudności. A i remake HD przy użyciu grafiki wektorowej. Słuchajcie, to po prostu jest już coś dla mnie, ponieważ ja siedzę w grafice wektorowej, może wiecie, może nie, jak nie, to możecie się troszeczkę doedukować. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie też dość sentymentalna podróż przez tą grę, bo no, jest to gra typowo platformówka, taka na usiądnięcie, nie wiem jak ładnie powiedzieć, żeby usiąść i wiecie, i sobie trochę pograć, odstresować się, no bo ta gra nie wymaga od nas zbyt wiele. Mamy jakieś tam power-upy, nie jest to gra, która ma jakąś skomplikowaną fabułę, że jeżeli długo nie będziemy w nią grać, to stracimy po prostu trakt tej fabuły. I cóż, co jeszcze wam mogę dodać? No jak widzicie, już jest koniec poziomu, ja tutaj w miarę podkrywałem. Nie będzie to jakiś kompletny walkthrough, bo żeby zrobić kompletny walkthrough tej gry, trzeba by było znaleźć wszystkie w niej sekrety. No i tak wygląda nasz poziom i mamy go zaliczonego na jedną gwiazdkę i nie odkryliśmy tak naprawdę jednej ukrytej miejscówki, ale mówię, w tą grę gramy tak naprawdę, żeby się wyluzować. Welcome to all new brilliant super fruit, o matko, ta rzecz, o której zapomniałem. W międzyczasie, między przerywnikami poziomów było kiedyś coś takiego jak właśnie Fruit Machine, czyli jednoręki bandyta. I czy czujemy się odpowiednio, bla 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 bla. Czy ja mogę to jakoś pominąć? Dobra, okej. Mamy 3 coiny. Wow, zdobyliśmy nagrodę. Jeszcze jeden raz i jeszcze jeden raz. Jeszcze raz, halo, dzień dobry. Dobra, no chyba tyle, dzięki, continue. Dobra. I kolejny poziom, no jak widzicie, ta gra jest przyjemna. Nie okłamujmy się, ale w tą grę naprawdę dość szybko się gra i jest ona przyjemna. Myślę, że nawet uda nam się grać w taki sposób, żeby przechodzić jeden świat na jeden odcinek. I wiecie co, bardzo dawno nie nagrywałem na PC. Pewnie będzie mi się lepiej edytować niż nagrywanie z konsoli, bo może nie wiecie, ale nagrywanie na konsoli nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać, jak to dużo osób mówi. No, jest z tym trochę babrania się, ale jest to przyjemne babranie się. Ja tak bynajmniej uważam. Przynajmniej, dobra, już wiem, kto się do tego przyczepi, pozdrawiam cię. Tak, i co chciałem jeszcze dodać? Tak jak mówiłem, ta gra to jest Sonic-like typowy, taki wiecie, flagowy przykład tego, jak zrobić Sonic-like'a. I to dobry przykład, bo jest wiele gier, które próbowały zrobić Sonic-like'a i nie za bardzo to wychodziło, co na przykład Bubsy albo Zool. O matko, te gry to były Sonic-like'i, których po prostu nigdy nikomu bym nie polecił. Zauważyłem rzecz dziwną, ponieważ... No, znaczy dziwną. Teraz to dla wielu z was nie wyda się to dziwne, ale wtedy to było normalne i moje przyzwyczajenie do starych gier,
trochę zeszło na psy. Ale chodzi o to, że... No zależy z jakich starych gier. To tak powiedzmy. Ale jak zapewne zauważycie, nie mogę atakować, kiedy skaczę. I nie pamiętam, czy był jeszcze atak... Nie, nie było ataku, że się odbijało od przeciwnika. To z jakiejś innej gry. Chyba z Marianem, tak mi się wydaje. Tak, no i w tym cyklu nie będę zbytnio, wiecie, gadał o jakichś grach, nie wiadomo jakich, nowych, super nowe gry, fajnie. Nie, postaram się właśnie w tej tutaj serii trochę przybliżyć wam stare gry, w które grało się lata temu i naprawdę były to gry świetne. Z takich gier, które może słyszeliście o nich od rodziców albo coś w ten deseń, ale była też taka gra jak Commander Keen i naprawdę była to super gra i polecam ją każdemu, który chciałby zagrać w taką prawdziwie oldschoolową grę. To Commander Keen jest tego takim wspaniałym przykładem. A jeśli jesteś bardzo oldschoolowy, tak jak ja, to i chcecie zobaczyć różnicę, którą ja widzę grając w remake. Znaczy, no, powinniśmy to nazwać remake'em, bądźmy szczerzy. Remake Super Froga, czyli Super Frog HD. Tam jest exit, jeszcze nic do exita, mamy 6 minut jeszcze na zegarku, więc poszukajmy sobie sekretów w tym poziomie. Bo wiecie, mógłbym gnać i robić speedruna totalnego, ale nie widzę w tym większego sensu. Jeżeli chcecie zobaczyć różnicę, to Super Froga oryginalnego, znaczy oryginalnego, Super Froga, tego, którego znam ja, pewnie znają jeszcze wasi rodzice. Może tak, może nie. A może niektórzy z was jeszcze znają, jak tak, to dajcie znać w komentarzach. Będzie naprawdę miło poczytać, jakie wy macie wspomnienia. W ogóle fajnie by było, jakbyście w komentarzach napisali, w jaką grę graliście w swoim życiu jako pierwszą, jeżeli taką pamiętacie. A jeżeli takiej nie pamiętacie, to jaką grę graliście jako pierwszą i tą grę pamiętacie, o tak powiedzmy. Ja przyznam się szczerze, że moją pierwszą grą był Mario Bros. I nie mówię tutaj o Super Mario Bros., ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Mario jako Mario zadebiutował po raz pierwszy w grze Mario Brothers, czyli tej, że u góry jest sobie Donkey Kong. Tam teraz po raz pierwszy też się pojawił Donkey Kong i po raz pierwszy również tam pojawił się Marian. Nie będę mówił Hydraulik Marian, bo może wiecie, może nie wiecie, a jak nie wiecie, to wam powiem. Mario na początku był stolarzem. Zaskoczenie, pewnie większość z was już to przeczytała kiedyś na Wikipedii, ale... tak, Mario był kiedyś stolarzem i ratował swoją dziewczynę Daisy. Potem, która zamieniła się dziwnym trafem w księżniczkę Brzoskwinkę, którą non-stop porywa owłosiona jaszczurka. A Mario musi ją ratować z jego rąk. Okej, okay, spoko, może być. Ale... no cóż... Mario to Mario, to jest inna kwestia, ale tak jak mówiłem, fajnie będzie, jak napiszecie w komentarzach, jaką grę pierwszą pamiętacie, którą w ogóle graliście sami, czy też, wiecie, z rodzicami byliście za mali, tylko patrzyliście, jak na przykład tata czy tam mama grają. Ale wiecie, to jest tak miło poczytać czasami, kto pamięta jaką pierwszą grę. Może znajdą się tacy, którzy grali w grę, o której ja słyszałem, a nigdy nie grałem. Wtedy można o tym porozmawiać, jak temat nawiązać. Wiecie, fajna jest interakcja, kiedy ja mówię do was, ale też fajnie jest, jak wy mi tam odpowiadacie. No, ja często nie mam czasu od razu odpowiedzieć na wasze komentarze, ale czytam wszystkie wasze komentarze, więc to nie jest tak, że ja waszych komentarzy nie czytam. Po prostu czasami nie mam czasu, żeby na te komentarze odpowiadać. I trochę mi głupio czasami, że nie odpowiadam wam od razu na te komentarze, a potem zapomnę jeszcze odpowiedzieć na komentarz, to już w ogóle. Ale no, ma się zbyt dużo na głowie i wiecie, tak to już jest, jak się robi tysiąc rzeczy naraz i w ogóle i w szczególe, etc., etc., jak to ja. Ale wracając do tematu, w tej serii będę opowiadał, tak wiecie, sentymentalnie przejdziemy sobie przez stare gry. Ale jeszcze wracając do innego tematu, który rozpocząłem, ja to rozpocznę z wami kupę tematu, po połowy z nich pewnie nie ukończę. Ale, cóż, chciałem wam powiedzieć, że jeżeli jesteście zainteresowani zobaczyć, jakie są różnice między Super Frog HD a oryginalnym Super Frogiem, tym z 1994 akurat tutaj będzie, bo jest to ta wersja MS-DOS-owa. MS-DOS-a? MS-DOS-owa? Jakby to ładnie ująć.
No, to jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, to grę możecie nabyć. To jest przecież chwila, jest Pirate Bay, albo jakiś emulator, albo ROMy, albo coś na stylu, a ty mówisz o nabywaniu, tak. Ponieważ tą grę można kupić za niewielkie pieniądze na rodzimym Good Old Games. Link, pewnie wam jakoś to podlinkuję w opisie filmu i mam taką skrytą nadzieję, że któreś z was, no, będzie na tyle uczciwe, nawet nie powiedziałbym, że uczciwe, po prostu zainteresuje się, jak ta gra kiedyś wyglądała i tam jest jeszcze jedna ukryta arena, ale nie mam bladego pojęcia, jak do niej dostać się, mamy minutę na zakończenie poziomu, więc tutaj pewnie jest wejście, co? No pewnie, że tutaj jest najbardziej obvious place, jakie mogłoby być, ale tak jak mówię, gra jest, no nie oszukujmy się, nie jest młodą grą. Ale możecie nabyć ją działającą pod Windowsem XP, pod Windowsem 7, pod 8 bodajże też jeszcze nie sprawdzałem, ale mogę wam to sprawdzić, bo nie ma z tym większego problemu. Ale jak widzicie, 3 gwiazdki. Fajnie. No i kolejny slot machine. Niech te slot machiny się skończą i... Cóż, i tyle. Mogłem to zrobić inaczej, żeby coś wygrać, ale nie o to chodzi, ważna jest zabawa. Slot machine dla mnie to jest po prostu dodatek w tej grze, którego, no, który może być, ale ja bym go z chęcią pominął. I cóż, jakie są różnice? Bo zacząłem wam mówić o różnicach i tego nie skończę. Różnice są diametralne. Zacznijmy od tego, że gra się w tą grę zupełnie inaczej. Ja czuję w tej grze takiego oldschoolowego ducha, że jest to spadkobierca Super Froga i super fajnie, ale powiedzcie mi, dlaczego ja skaczę tak wysoko? Tak, to jest pierwsza rzecz, którą ja mam do zarzucenia w tej grze, bo muzyka jest znośna, grafika jest naprawdę przyjemna i mówię to z ręką na sercu, bo słuchajcie, jest wiele gier, które starają się być grami wektorowymi i nie za bardzo tym grom to wychodzi, grafika jest fajna, w ogóle może być okej, okay, ale gra wygląda, no nie oszukujmy się, za niczym, bo nie wygląda ładnie, ale stara się. A ta gra naprawdę ma, ta grafika w tej grze ma urok i naprawdę pasuje do tego, co prezentował kiedyś Super Frog. I muszę wam przyznać, że no, grafika mi się podoba. Nie będę tutaj marudził właśnie na grafikę, bo grafika to rzecz drugorzędna przy remake'ach Stargate, poza tym ta gra jest indie, a kolejną sprawą są drobne błędy w backgroundach, które widać nawet na goły rzut oka, jak na przykład tutaj. Tak, teraz powiecie, że to jest czepiastwo się, ale jak na grę, która jest robiona w starym stylu, no to słuchajcie, stare gry miały dużo takich błędów z grafiką backgroundu i tak dalej. Nawet Kontra miała błędy graficzne, a nikt się do tego nie czepiał, dlatego tutaj ja przymknę na to oko, bo to jest gra w starym, dobrym stylu, dlatego nie będziemy się do tego czepiać, jak to mówię. Ale są błędy, które tej grze nie wybaczy. I tymi błędami jest na przykład absurdalny poziom trudności, który zobaczycie w późniejszych etapach. I nie mówię tego tutaj w złej wierze, ale ta gra ma fajne poziomy, okej, okay, ale poziom trudności stworzony w tej grze jest sztuczny. Teraz powiecie, ale jak to sztuczny? No, polega na tym, że mamy dużo obstacles, czyli tych wszystkich przeszkadzajek I teraz powiedzcie, że tutaj nie widać, że jest tutaj coś ukryte. Nie, tamten błąd graficzny jest tak sobie. Naprawdę, czasami można było się bardziej postarać odnośnie właśnie takich ukrytych miejsc, bo błędy graficzne, które pokazują nam ukryte miejsca, są błędami, za które ja będę tą grę ścigał i wybaczcie ci, którzy no po prostu na to by przymknęli oko, ale ja się do takich rzeczy czepiam, bo mój zmysł estetyczny mi na to niestety nie pozwala przymknąć oko na tak rażący błąd. Okej, błąd związany z tym, że generuje się tutaj to przejście i pojawia się
no tak zwany clipping error, no to, na to przymknę oko, bo jak mówiłem, takie rzeczy zdarzały się również w starych grach, a to jest remake, więc nomen omen, na to można przymknąć oko, ale błędy właśnie pokroju, zły design poziomów, to tego nie przeboleję. I to jest właśnie dlaczego poziom trudności w tej grze jest porąbany w pewnym momencie, bo słuchajcie, ja rozumiem gra, która ma poziom trudności, który wzrasta, ale tutaj poziom trudności wzrasta liniowo, ale momentami to on nie wzrasta liniowo, tylko po prostu przez zły design poziomów, bo nazwijmy to po prostu po imieniu, mamy coś, co po prostu sprawia, że gra staje się dużą dawką frustracji spakowaną w ładnym opakowaniu. Takie wiecie, czekoladka, w której znajdziemy multum frustracji. No tak bym to nazwał. I gra z takiej przyjemnej, sielankowej, tak jak jest teraz, staje się grą katorżniczą, gdzie próbujemy przejść jakiś poziom. A jak widzicie, mamy tutaj licznik życia. I nie jestem jeszcze do końca... Pierwszy raz opowiadam tę grę, więc gramy totalnie blind play tej gry, co się rzadko zdarza na moim kanale. Ale no, przy tej grze to aż grzech zrobić let's playa, tylko zrobię bardziej. No, będzie to dalej let's play, tylko po prostu gram w tą grę razem z wami i chcę ją przeżywać na bieżąco i jak będzie coś fajnego, to zobaczycie moją prawdziwą reakcję, bo naprawdę... Ja czasami potrafię reagować naprawdę ciekawie i nawet nie wiecie. A kiedy gram już po raz któryś w jakąś grę, no to cóż, doznania są, ale to nie jest już to samo, co granie po raz pierwszy w taką grę, bo z czasem, wiecie, zapomina się o wielu rzeczach, które w tej grze się działy i wtedy te reakcje również są, wow, są naprawdę dobre. No i co, widzieliście, przyspieszamy, etc. W ogóle ta gra nie przypomina Sonika, nie? Ale tak jak mówiłem, są dobre Sonic-like'i, są złe Sonic-like'i. I w następnym odcinku porozmawiamy, tak myślę, o tych złych Sonic-like'ach, bo cóż, zostało nam jeszcze trochę minut na liczniku, ale ja muszę mieć jeszcze jakieś tematy na rozmowy z wami w przyszłych odcinkach. Dlatego też, jak skończymy ten poziom, to po prostu ja przerwę nagrywanie, wypiję sobie trochę herbaty, bo wiecie, gadanie wzmaga, trzeba zwilżać gardło, etc. I cóż, będziemy po prostu kontynuować naszą pogadankę o starych grach i zachęcam was do żywej dyskusji na temat starych gier, bo stare gry są naprawdę fajne i jeśli nie graliście w stare gry, no to te, które będę wymieniał chociaż, które warto zagrać, można sobie odświeżyć. I cóż, nie zauważyłem, ponieważ biegłem za szybko. I cóż, no, gra jest jak na dzisiejsze standardy totalnie oldschoolowa, dużo osób za to tępi Super Froga HD, że gra jest zbyt oldschoolowa. Słuchajcie, to jest remake, to nie jest stwórzmy na nowo grę, bo gdybyśmy chcieli stworzyć na nowo grę, to byśmy robili ją zupełnie od nowa, z tą samą ideą, zrobilibyśmy ją w trójwymiarze albo coś w ten deseń i ogólnie byśmy inne mechaniki do niej zastosowali, czyli po prostu kontynuowali rozgrywkę, robili nową część, może dali jakąś fabułę, czyli przystosowali się do dzisiejszych czasów, bo tak robi się z grami, które mają żyć w dzisiejszych czasach. Zobaczcie Mario, to jest odklepywany po raz tysięczny ten sam koncept gry. I co? I to się sprzedaje. Dlaczego? Bo zawsze dodawany jest jakiś nowy feature, a maniacy Nintendo zawsze kupią gry z Mario. To było kłamstwo, ponieważ jestem fanem Nintendo i nie kupuję każdej nowej gry Nintendo. Poza tym nie mam konsoli Wii, ani Wii U. Smutna twarz, bo wiecie, konsola Wii bardzo mnie zachęca do zakupu, kiedyś tam w przyszłości, ale no, widziałem jej obecną cenę i serio, Auja jest droższa. Auja, nie wiem jak to się czyta, wiecie, ta konsola, która tak naprawdę nie wypaliła. I mamy minutę. I nie wiem, gdzie jest koniec poziomu, więc zaczynam się lekko stresować, że może być kiepsko z nami, ale bo za długo chyba biegałem bez sensu, jak to ja mam w zwyczaju, eksplorujemy cały poziom. Dlatego ja niektórych gier nie mogę z wami ogrywać, bo cóż, to by się źle skończyło. Na przykład, jakbyśmy mieli ogrywać takiego, nie wiem, Mass Effecta, to chyba byśmy skończyli przy 300 odcinku
i gra by miała 200 godzin, bo ja w tyle przeszedłem Mass Effecta, około 200 godzin. Dlaczego? Bo przeszedłem całą fabułę, zwiedzając całą grę, delektowałem się tą grą, a nie rżnąłem do przodu byle jak. No cóż, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze zrobimy sobie slot machina. No tu już nam nic nie wyjdzie. Bardzo mi przykro. Czy tutaj nam coś wyjdzie? Też nam nic nie wyjdzie. Może tu nam coś wyjdzie? Dostaliśmy nagrodę, czymkolwiek by ona była. What a load of old rabbit. Well, color me given with envy. You won original level, winner. Wygraliśmy oryginalny poziom z gry. Serio? Ze Super Froga zwykłego wygrywamy. To jest kolejny mój zarzut do tej gry, bo słyszałem o tym, ale myślałem, że to jest trochę innej zasadzie, ale oryginalne poziomy ze Super Froga, kiedy ta gra jest remake'em tej gry, dostajemy w tym czymś. Mózg po prostu wypłynął mi teraz uchy. Anyway, weźmiemy sobie continue. Ja tutaj naciskam pauzę i cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku tej serii Super Frog HD. I cóż, zachęcam was do komentowania, tak jak mówiłem. Napiszcie, jaką grę pamiętacie ze swojego dzieciństwa, jako tą pierwszą, w którą graliście tak naprawdę. Albo patrzyliście, jak mama, tata gra, a wy siedzieliście im na kolanach i byliście po prostu zauroczeni tym, co widzicie. Anyway, dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!